W ubiegłym tygodniu na kanale polskiej półki filmowej pojawił się krótki wykład omawiający fascynującą poezję polskiego poety Mirona Białoszewskiego. Oczywiście Białoszewski pisał nie tylko wiersze, był też dramatopisarzem, no i napisał kilka powieści o jednej z nich może część z Was słyszała jest to pamiętnik z powstania warszawskiego. Bardzo zachęcam Was do wysłuchania analizy i interpretacji wierszy tego poety. To będzie pod każdym względem ciekawe przeżycie. Ale mówię Wam o tym dziś nie bez powodu. Nasze spotkanie poświęcimy filmowi Parę Osób Mały Czas, którego bohaterką jest Jadwiga Stańczakowa, przyjaciółka Mirona Białoszewskiego. Akcja filmu rozgrywa się na przełomie lat 70. i 80. i opowiada o przyjaźni właśnie tej dwójki. Stańczakowa była niewidoma, jednak to właśnie ona, a nie odwrotnie, opiekować się musiała nieporadnym i niezaradnym Mironem. Stała się ona jego prawą ręką zarówno w sprawach zawodowych, nagrywała i spisywała jego teksty, ale także w sytuacjach codziennych, życiowych. Film pokazuje nam bardzo ciekawy związek dwojga ludzi, który z różnych względów nie ma w sobie żadnych elementów romantyzmu. Nie łudźcie się, romansu z tego nie będzie. Andrzej Barański, reżyser filmu, opowiada niezwykłą historię przyjaźni dwojga artystów, którzy nie potrafili bez siebie żyć i funkcjonować. Wszystko to rozgrywa się na tle życia warszawskich literatów, krytyków i badaczy literatury czasu Białoszewskiego. W filmie możemy obserwować całą ówczesną warszawską śmietankę literacką. Jako ciekawostkę, powiem Wam, że film wszedł do dystrybucji kinowej w Polsce dopiero dwa lata po zakończeniu realizacji. Film Parę osób, Mały czas jest szczerze mówiąc trochę wyrwany z rzeczywistości, tak jak oderwanie od świata są jego główni bohaterowie. To film o ludziach, nie o świecie i choć na pierwszy rzut oka może on Wam się wydawać trochę zbyt kameralny, zbyt spokojny, nieco dziwaczny, może nawet trochę nudny, to nie mam wątpliwości, że Wam się spodoba. Warto pamiętać, że film powstał na podstawie książki Jadwigi Stańczakowej, która poniekąd, dzięki Białoszewskiemu, właśnie została pisarką. Książka nosi tytuł Dziennik we dwoje. Dziennik mój Mirona bawił, traktował go jak rozrywkę. Szczególnie lubił sprawy babskie i ślepackie: moje spacery z białą laską, kawiarnie z przewodniczkami, zakupy. Przy głośnym czytaniu ponosił go temperament. Dopisywał swoje kwestie, dodawał opisy czyjegoś wyglądu czy zachowania, opuszczone numery z wtorków, a nawet historie z własnej przeszłości. Pisze we wstępie Jadwiga Stańczakowa. Zachęcam Was zatem nie tylko do obejrzenia filmu, ale także do przeczytania choćby fragmentów tej książki, która pozwoli Wam innym okiem spojrzeć na Mirona Białoszewskiego i napisaną przez niego poezję. Kilka słów należy się z całą pewnością twórcom filmu. Reżyserem filmu, jak już powiedzieliśmy, jest Andrzej Barański. Poza naszym dzisiejszym filmem bohaterem, najbardziej znane produkcje wyreżyserowane właśnie przez tego twórcę to zapewne Niechcie odleci Mara z 1982, Kobieta z Prowincji z 1984, Tabu z 1987 i Nad rzeką, której nie ma z 1991 roku. Główne role w filmie Para Osób Mały Czas zagrali Andrzej Chudziak oraz Krystyna Janda. Ta znana polska aktorka urodziła się w 1952 roku. Uznawana jest za jedną z najważniejszych współczesnych polskich aktorek. Za sprawą ról w Człowieku z Marmuru i Człowieku z Żelaza Andrzeja Wajdy oraz w przesłuchaniu Ryszarda Bugajskiego stała się symbolem pokolenia lat 70. Janda. Przez wiele lat była żoną znanego polskiego operatora filmowego Edwarda Kłosińskiego, który zmarł w 2008 roku. Przeżycia Krystyny Jandy związane ze śmiercią męża stały się jedną z osi fabularnych filmu Tatarak Andrzeja Wajdy. A skoro już mowa o filmach związanych z literaturą, to film Tatarak bardzo wam polecam. Jak już powiedzieliśmy, scenariusz oparty został częściowo na wspomnieniach Krystyny Jandy, która gra także w tym filmie główną rolę. Jednak główną osią scenariusza jest opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza pod tym samym tytułem Tatarak. Pozwólcie, że przeczytam wam jego fragment. Tatarskie ziele ma dwa zapachy. Jeżeli się potrze w palcach zieloną jego wstążkę, miejscami przymarszczoną, poczuje się zapach. Łagodną woń wierzbami ocienionej wody. Jak mówi Słowacki, trochę tylko zatrącającą wschodnim nardem. Ale kiedy się takie pasmo tataraku rozetrze, kiedy się włoży nos w bruzdę wyłożoną jak gdyby watą, czuje się obok kadzidlanej woni zapach błotnistego iłu, gnijących rybich łusek, po prostu błota. Zapach ten na początku mojego życia skojarzył się z obrazem gwałtownej śmierci. W dzieciństwie tatarakiem wykładano podłogi sieni i balkonu. Panował on niepodzielnie w dniach wesołych i naprawdę zielonych świąt, a jednocześnie przypomina mi on zawsze śmierć mojego pierwszego przyjaciela, który nosił dziwaczne imię Gracjan i utopił się mając trzynaście lat. To było o świtaniu mojego życia we wczesnym dzieciństwie, ale i dzisiaj wywołuje ten podwójny zapach niewesołe myśli. Koniec ma jakieś tajemnicze związki z początkiem. Toń, dźwięk, woń. Jak echo odpowiadają z końca w koniec żywota. Zapach dzieciństwa odnajduje odpowiednik w zapachu starości. Młodość odbija się w zielonym lustrze wieku dojrzałego. Taką jest w moim życiu historia tataraku. Musicie przyznać, że opowiadanie Iwaszkiewicza jest napisane językiem dość trudnym. Jest w nim sporo bardzo skomplikowanych słów i sporo skomplikowanych konstrukcji. Na pewno czytanie tego tekstu wymagałoby od nas pracy ze słownikiem. A zatem obejrzenie filmu Tatarak może być dobrym sposobem na poznanie go. Nie zatrzymuję Was już dzisiaj dłużej. Zachęcam do obejrzenia filmów Parę Osób Mały Czas oraz Tataraku. Zachęcam także do poznawania polskiej literatury. Życzę Wam pięknych, poetyckich seansów. A my usłyszymy się już wkrótce w kolejnym odcinku naszej serii.